Nie od dziś wiadomo, że krakowskie kamienice kryją wiele tajemnic i zagadek. Trafiliśmy do jednej z nich, by odwiedzić Kasię Sosenką, kolekcjonerkę niecodziennych przedmiotów codziennego użytku, kiedyś używanych przez zwykłych ludzi, a dzisiaj będących prawdziwymi dziełami sztuki. Jeżeli jechałem do ciebie, to nie wiedziałem, jak się zachować. Mówię, sukienki, ja... Ale potem przypomniałem sobie, że przecież to faceci zaczęli szyć. I to od nich się nauczyliśmy wszystkiego tak naprawdę. Od rybaków, którzy robili sieci, szydełkowania i wielu innych rzeczy. No i do dziś najlepszymi krawcami są mężczyźni. Co to są za sukienki? Czy to jest wreszcie to haute couture, o którym tak głośno? To są suknie wieczorowe, balowe, które są z połowy XX wieku. Ta ma rozległy trym, jest dekorowana cała cekinami w ornament piękny, historyczny. Rozumiem, że sam materiał został najpierw zaprojektowany? Tak, materiał jest projektowany, jest to suknia haute couture, czyli jest ręcznie naszywany każdy cekin. To jest wspaniała suknia po Marii Malczewskiej, suknia z koronki, która jest zakomponowana. Tak, to była żona Jacka Malczewskiego, która też bywała na salonach. Nosiła tą suknię, która jest z koronki, która tworzy pewną kompozycję przepiękną. I też ta moda sprzed 100 lat praktycznie jest ponadczasowa. Moje kolekcje pokazują zmiany stylu, zmiany techniki, pewne ornamenty, które były charakterystyczne dla różnych przedmiotów. Twoje prawdziwe skarby masz w tej szafie, a może mi jeszcze pokażesz, a cóż to jest? Dokładnie ten wzór nosiła Jackie Kennedy z wydatną perłą oprawioną w formie kaboszonu, złocenia, piękną ornamenty i 4 na skrzyżowaniu takie cyrkonie, dosyć wydatne, szlifowane. To nie jest produkcja masowa, więc to są przedmioty, które pojawiają się w kolekcjach muzealnych i w kolekcjach prywatnych div, czy osób, które są związane właśnie z jakimiś publicznymi wystąpieniami. Tu mam torebkę, która jest najmniejsza, jaką mam i najbardziej dekoracyjna. To jest okres Biedermeier, datowana tutaj pod wieczkiem, które jest wykonane z brązu? Ze złoconego metalu, datowany 1846. To nie są współczesne torebki, prawda? I one są z rzadkich skór wykonane. Ja mam zbiór historyczny, to są przedmioty kolekcjonerskie. Pełny przegląd różnych gatunków skór. No to zacznijmy od czegoś. Torebka ze skóry węgorza, skóra ekspandowana i skóra marszczona. To jest węgorz? To jest węgorz. Nie wszyscy wiedzą, jak wygląda skóra rekina, a tu jest torebka ze skóry rekina. Taka skóra z takimi drobnymi, dosyć symetrycznymi kuleczkami, to Żaba? Jest... Nie, struś. To jest skóra strusia. Z kolei ta aktówka została sprezentowana przez papieża Jana Pawła II Irenie Pfeiffer, która była polską kompozytorką. Tu z kolei torebka z całym aligatorem. Torebka, która jest przestrzenna i posiada głowę małego aligatora. To aż trochę straszne, ale takie dzieła sztuki kaletniczej też mam w swojej kolekcji. To nie jest cała kolekcja, jaką ty posiadasz. Mogłabym zrobić naprawdę wielkie muzeum mody i to pokazując stroje i akcesoria i całą pielęgnację związaną z urodą, czy też właśnie perfumy. Tutaj pokazałam tylko najpiękniejsze przedmioty. Przestaliśmy szanować przedmioty. Tak mało kosztują, bo są masowe. Więc może czas powrócić do tego, żeby zobaczyć, kto tam dał duszę. Jakiś wazonik albo jakąś suknię.